Cześć, z tej strony Gordon. Dzisiaj postanowiłem, że pokażę Wam kilka prostych trików i fajnych programów do edycji grafiki na telefonie. Dobra, naszym celem będzie zrobienie graficzki z punkowym Spider-Manem obok, z tyłu tło muzyczne i obok logo Spider-Mana. Dosyć proste, zobaczcie, o co mi chodzi. Zaczniemy sobie od przygotowania naszego Spider-Mana. Do tego używam programu Cut Mix Studio, Cut Plus Mix Studio. Wchodzimy w galerię, wybieramy sobie grafikę. To będzie nasza podstawowa grafika. Już trochę zacząłem się nią bawić, więc tą usuniemy. Damy tą, gdzie już zacząłem usuwać tło. Jest to w połowie drogi mniej więcej. Naciskamy u góry nożyczki i wchodzimy w opcję usuwania tła. Weźmiemy sobie na dole manual minus i usuniemy to, co nam z grubsza niepotrzebne. No, mniej więcej tyle. Resztę pousuwamy automatycznie. Na czym to polega? Zoomujemy sobie tutaj. No nie chcemy tego tła tutaj z tyłu, więc przejeżdżamy palcem. Zwiększymy threshold trochę. O, za dużo. I już nam tutaj w większości usunęło. Dopracujemy tutaj szczegóły. No tutaj między nogami tego zdecydowanie też nie potrzebujemy. Jak widzicie, działa to naprawdę bardzo szybko i sprawnie. No tutaj nie wiem dokładnie, czy wszystko mi pousuwało, więc sobie zmienię tło na różowe. O, nie widzicie? I teraz widzę, że tu było niedousunięte. Tutaj jeszcze został fragmencik. Dobra. Teraz tu. No tutaj mamy trochę jasnego na jego ręce. Ciekawe, czy nam usunie. Też nam usunęło. Więc mamy dwie opcje. Albo zmniejszyć threshold, co w tym przypadku pomogło, albo po prostu automatyczne dodawanie. I tutaj mamy na czerwono podświetlone to, co jest dostępne, co jest na naszym obrazku, więc też czasem lepiej zauważyć, że czegoś tam nie usunęło. Albo po prostu analogicznie, jak tutaj usuwam, to tam by automatycznie dodawało mi. O, tutaj widzę, że usunęło mi, widzicie, gitara nie jest w pełni widoczna, ale to zrobię na manualnym dodawaniu i po prostu przejadę tutaj palcem i już będzie widoczne. O, tutaj jest troszkę jakichś białych pozostałości. Dobra, no teraz tutaj. To nam wszystko nie potrzeba. Dobra. Trochę przesadziłem, więc manualem to sobie wywalimy. Tą resztę w zmniejszonym thresholdzie sobie powywalam. Nie chce mi się dodawać całego tego przewodu, więc po prostu wywalimy. Końcówka będzie gitara bezprzewodowa. A co? Tu jeszcze jakieś pozostałości. Mówimy im papa. No i dobra, i mamy z grubsza naszego Spider-Manka. Tutaj jeszcze coś. Takie małe rzeczy, które pozostawały, nie stanowią dla mnie problemu, bo sobie to pousuwam w następnym programie ewentualnie. No i dobra, i zapisujemy. Widzimy, że coś tu na dole zostało i u góry, dlatego ramka nie jest równo z jego rozmiarem, ale naprawdę to nie jest dla nas teraz żaden problem. Klikamy zapisz. Dobra, teraz by się przydało logo jakiejś Spider-Mana, więc wywalimy tu i dodamy pobraną wcześniej. O, to logo Peter Parker, Spider-Man, wygląda fajnie punkowo, tylko no, ma niestety białe tło. Łatwiej nam się będzie dodawało bez niego, więc przejeżdżamy większym threshold, żeby wywaliło nam jeszcze pod napisem Peter Parker i już mamy. Tutaj zostało trochę. Tego nie chcemy, nie chcemy też tego i tutaj. No i z grubsza jest gotowe. Zapisujemy i zapisane. Teraz następny program, którym to fajnie złożymy do kupy, jest Pixelr. Tak, zrobimy sobie najpierw tło. To jest bardzo fajne muzyczne tło, tylko kolory mi trochę nie pasują tutaj. Więc wejdziemy sobie w Adjustments i zmienimy
przesuniemy barwy trochę. O, tutaj. Fajnie to będzie wyglądało, bo chcę wykorzystać tylko lewą stronę tego zdjęcia. Zielony będzie fajnie z czerwonym tutaj pasował. Dobra. Teraz moglibyśmy od razu dodać Spidermana, ale najpierw sobie tą prawą stronę zrobię tutaj miejsce na logo. Więc zmniejszymy jasność całości i wygumkujemy tu. Więc już przyciemniłem lekko prawą stronę. Nie mogę tego zrobić od razu aż do czarnego. Znaczy, teoretycznie mogłem po prostu zmieniać lightness w ten sposób, ale nie jest to tak płynne, jakbym chciał. Więc robimy tak, jak było. Znowu adjustment, jeszcze raz brightness. I teraz mamy fajnie, mamy tu już mocniej przyciemnioną prawą stronę. Tam będzie nasze logo Spidermana. Teraz dalej, dodamy samego Spidermana. Więc double exposure. Click to edit i mamy tutaj naszego wywalonego super Spidermanka. Obracamy go sobie tak. O, tu będzie tańczył. Mogę w różne sposoby dawać double exposure, tak? W zależności od tego, co w danej chwili potrzebuję. Teraz akurat chcę normalnie, tak jak był graficznie wycięty, zaraz go sobie tutaj wycieniuję tak, jak będę chciał. Tak samo widzicie, no, jest trochę takich białych linii przy jego nogach. No więc weźmiemy gumeczkę i trochę większym rozmiarem. Przejedziemy w ten sposób, usuwając to, co jest nam niepotrzebne. Zoomujemy sobie jeszcze troszkę. To już maksymalny zoom. Na mojej rozdzielczości robię. Przejadę z grubsza. Później pędzelkiem. Dodam w ten sposób. No dobra, nie jest to idealnie. Mogłem lepiej wyciąć wcześniej. No ale cóż. Nie będzie się chyba tak bardzo rzucało w oczy. Zostajemy przy tym. Dobra. Teraz dodamy znowu trochę cieni, więc wchodzimy znowu w adjustment, znowu w brightness, znowu zmieniamy, błąkujemy całego Spidermanka i wycienimy mu trochę nogi. Oświetlenie jest jakby od góry, więc przydałoby się na przykład tutaj te nogi trochę za duży rozmiar zdecydowanie. Weszło z cieni. Więc sobie tutaj troszkę poprawimy te cienie jego. Sznurówki zdecydowanie też tutaj. Poprawimy ten narożnik ciemniejszy. No i dobra. Teraz dodamy nasze logo. W ten sam sposób double exposure. I dodajemy to super Peter Parker Spider-Man. No nie usunąłem tych kropeczek w Peter Parker. Nie podoba mi się to. W tym programie będzie mi to ciężko usunąć, więc wracamy do Cut and Mix. Dalej mam tutaj odpalone. Zmienimy tło. Automatyczne usuwanie. Nie jest to idealnie przezroczyste, zostało trochę białego, ale nie będzie to stanowiło problemu, bo już nie będzie się tak rzucało w oczy. I zapisujemy. Wracamy tutaj do naszej edycji. Zmieniamy obrazek na ten i już wygląda to zdecydowanie lepiej. I już mamy bardzo fajny cover na koncert Petera Parkera. Oczywiście teraz po drogach możemy dodawać jakieś informacje o sponsorach. Jeżeli byśmy chcieli dodać tu jeszcze jakiś napis, czemu nie? Zapiszemy sobie to. I wejdziemy do programu do dodawania napisów, który moim zdaniem jest chyba najprzyjemniejszy na Androidzie. Jest to Fonto. Galeria. I dodamy tekst, co byśmy chcieli. No, na przykład live koncert, niech będzie. Mamy teraz taki font. W sumie nawet nieźle pasuje, ale możemy poszukać sobie innych. Możemy też wgrywać do tego programu własne
fonty. Jest bardzo prosty instalator. Nie będę teraz przez to przechodził, bo jest naprawdę bardzo dużo tutaj fontów do wyboru. Ten jest troszkę fajnie punkowy. Dobra. Obrócimy go sobie, żeby pasował nam do osi napisu. Okej. Ale tak trochę blado, nie? Fajnie jakby też miał to czerwone tło. Więc wchodzimy sobie w style. I dodamy tutaj stroke czerwony. Trochę ciemniejszy. Tak, będzie idealnie. Trochę jeszcze pochylić. I super. Jednak ta czcionka trochę nie pasuje. Poszukajmy może jakiejś innej. I wszystko to, co ustawiliśmy do tej pory, zostaje nam styl, zostaje nam razem z tekstem, mimo zmiany fontu. Zapisujemy reklama. Jak żeby i było inaczej, to są wszystko darmowe programy. Czasem musimy właśnie taką reklamę obejrzeć. I mamy gotową grafikę. Zobaczmy ją sobie na full screenie. Wygląda tak. Całość zajęła mi kilka minut pracy, a efekt jest naprawdę przyjemny. Dzięki wszystkim. To są te programy, które chciałem wam dzisiaj pokazać. Linki do nich zobaczycie w opisie filmu. Cześć!